Napiszcie, czy mnie widać i słychać, bo to bardzo ważne. Dobry wieczór. Halo? Czy widać mnie i czy słychać? Muszę mieć potwierdzenie. Nie lepiej tam wtedy było? Nie. Dobra. Posłuchajcie. Przeczytam po prostu, bo sobie to napisałem wcześniej. Znaczy poprosiłem też o korekcję. Okej, nieważne. Czołem Wielkiej Polsce. W dniu 1 listopada 2022 roku, w dzień ważny dla wszystkich Polaków, święta wszystkich świętych, Wojciech Olszański, przywódca ruchu Rodaków Kamratów oraz wyrosłej na... Kurczę, za mocno mówię. Na bazie partii politycznej w czasie odbywania dozoru policyjnego został zatrzymany celem odbycia 6-miesięcznego wyroku pozbawienia wolności. Takie dostaliśmy informacje, one nie są jeszcze zweryfikowane, ale tak nam podano, że może być to prawdopodobny powód. Wojciech Olszański nie był informowany, iż takie postępowanie wobec niego, wobec jego osoby się toczyło i że zapadło przeciwko niemu jakiekolwiek orzeczenie skazujące. Być może jest to konsekwencją, żeby została wyznaczona jakaś na przykład kara pieniężna, o której nie wiedzieliśmy, została zamieniona na karę więzienia. Tego po prostu jeszcze nie wiemy. Wszelkie informacje ze strony organów ścigania i sądu dotyczące tego postanowienia być może były kierowane na jego adres domowy albo na jakiś inny, ale prawdopodobnie odbyło się to w czasie, kiedy Wojciech przebywał w więzieniu. Wojciech Olszański w czasie, gdy przebywał niesłusznie, zresztą aresztowany w zakładzie karnym w Potulicach. Także działanie organów państwa polskiego w sposób celowy uniemożliwiły Wojciechowi Olszańskiemu ze skorzystania z gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa do obrony. Obecnie naszemu liderowi udzielana jest profesjonalna pomoc prawna celem wznowienia postępowania karnego, w jakim bez swojej winy i bez wiedzy nie brał udziału i uchylenia tegoż wyroku zapadłego w sprawie, o jakiej wszczęcia nie był poinformowany. Postępowanie karne będzie kontynuowane z udziałem Wojciecha Olszańskiego i niedługo znów będzie na wolności i będzie przewodniczył patriotycznemu wiecowi Rodaków Kamratów w Krakowie w dniu 11 listopada na Kopcu Kraka w Krakowie. Nie sposób jest nie dostrzec, iż dzisiejsze zatrzymanie naszego kamrata jest celową akcją sił systemu mającą udaremnić zaplanowane w dniu 11 listopada uroczystości w Krakowie. System okupujący naszą ojczyznę dostrzega potęgę i siłę liczebną ruchu Rodaków Kamratów, jedynej dzisiaj prawdziwej, oddolnej i patriotycznej formacji opartej o idee narodowe Romana Dmowskiego i Bolesława Piaseckiego. Władze polskojęzycznego systemu, chcąc zniszczyć ruch Rodaków Kamratów, sięgnęły po środki represji znane z systemów totalitarnych. Nieprzypadkowo celem uderzenia jest niekwestionowany lider naszego ruchu, a nasi wrogowie uważają bowiem, iż zatrzymanie naszego przywódcy doprowadzi do rozpadnięcia się struktur ruchu Rodaków Kamratów i odwołania wiecu na Kopcu w Kraka. Nic bardziej mylnego. Polscy patrioci, zrzeszeni w licznych kamrackich stowarzyszeniach, w ciągu 2 lat wspólnego marszu okrzepli i zahartowali się w boju, tak jak kraty, berezy kartuskie i twierdzy brzeskie nie złamały kręgosłupa przedwojennych polskich narodowców, tak obecne represje nie pokonają ich duchów, ich duchowych następców, czyli Rodaków Kamratów. Maszerujemy, by odbić Polskę z rąk wroga. Wszyscy widzimy się 11 listopada w Krakowie. Śmierć wrogom ojczyzny. To śmierć, tyle. Śmierć, śmierć. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja w tej chwili, być może też za chwilę zostanę zatrzymany. Rada Kamracka ma pełne nasze zaufanie i działamy zgodnie z decyzjami Rady. Bardzo proszę, będziemy starali się o to, żeby docierały do Was wiadomości. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Twórzcie, kurwa, media. Ludzie, twórzcie media. Musi przekaz nas docierać do ludzi. Twórzcie media. Czołem, bez odbioru.